bracia i siostry, przede wszystkim pragnę przekazać braterską miłość i pozdrowienia chrześcijańskie od Wybrzeża Pańskiego, gdziekolwiek miałem przywilej usługiwać. Były to ostatnie zbory Pana we Wrocławiu, w Rybniku i również niektórzy bracia i siostry w Dzierżoniowie zgromadzeni przekazywali braterską miłość także przeze mnie. Również zbór Pana w Łodzi prosił, abym stale to czynił i nieustannie przekazywał jego pozdrowienia. Także mama mojej żony w sędziwym wieku przesyła pozdrowienia chrześcijańskiej miłości i łączy się z nami wszystkimi duchowo w tej społeczności braterskiej. Nasz przedmiot będzie wzięty z proroctwa Sofoniasza. Drugi rozdział, werset trzeci. Szukajcie Pana wszyscy pokorni na ziemi, którzy sąd Jego czynicie. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, snać się ukryjecie w dzień zapalczywości Pańskiej. Te słowa Bóg wypowiedział przez proroka do narodu izraelskiego. Jest dobrą rzeczą, że brat Mintura, jako mój przedmówca, miał wykład na temat sprawiedliwości. I my będziemy mówić jakby o podobnym zagadnieniu, ale zastosowanie, które tutaj prorok uczynił, ma szczególne znaczenie. I w szczególnych okolicznościach oraz w szczególnym kontekście prorok te słowa wypowiada. Zauważmy proszę, że pierwszy rozdział tego proroctwa opisuje nam typicznie czas ucisku. Nie będziemy rozważali całości tego rozdziału, ale będzie dobrą rzeczą zauważyć kontekst, począwszy od 14 wersetu. Bliski jest wielki dzień Pański. Bliski jest i śpieszny bardzo głos Dnia Pańskiego. Tam i mocarz gorzko wołać będzie. Dzień gniewu będzie ten dzień. Dzień utrapienia i ucisku. Dzień zamieszania i spustoszenia. Dzień ciemności i mroku. Dzień obłoku i chmury. Dzień trąby i trąbienia przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim, w który ludzi utrapieniem ścisnę, że jako ślepi chodzić będą, ponieważ przeciwko Panu zgrzeszyli. I wylana będzie krew ich jako proch, a ciała ich jako gnój. Ani srebro ich, ani złoto ich nie będzie ich mogło wyrwać w dzień gniewu Pańskiego. Bo ogniem zapalczywości Jego będzie ta wszystka ziemia pożarta, przeto, że zapewne koniec prędki uczyni wszystkim obywatelom ziemi. I dwa pierwsze wersety z drugiego rozdziału, które w naturalny sposób prowadzą nasze myśli do podstawowego wersetu trzeciego. Brzmią one: wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, to znaczy w siebie, mówię o narody przemierzłe.
pierwej, niżeli wyjdzie dekret i niż dzień jako plewa przeminie, pierwej, niż przyjdzie na was gniew zapalczywości pańskiej, pierwej, niż przyjdzie na was dzień gniewu pańskiego. I teraz następują słowa naszego podstawowego wersetu. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni na ziemi i tak dalej. Zacytowany kontekst ma swoje odniesienie do czasu ucisku, który rozpoczął się pierwszą fazą wojny światowej w 1914 roku wraz z rozpoczęciem pańskiej epifanii w ścisłym znaczeniu jako okresu 40-letniego i w szerszym znaczeniu równoznacznej z czasem ucisku. A więc epifania naszego Pana rozciąga się poza ściśle 40-letni okres czasu, ponieważ w szerszym znaczeniu tego słowa obejmuje ona cały czas ucisku, cały okres czasu ucisku, który postępuje przez różne fazy. Pismo Święte pokazuje nam te fazy czasu ucisku jako wojnę. Ta wojna miała swoje dwie fazy, aczkolwiek z boskiego punktu widzenia jest jedną wojną przedstawioną przez wiatr. Ale tak jak wiatr wieje ze zmiennym natężeniem i są chwilami bardzo silne podmuchy, graniczące wprost z przejściem w huragan, a potem następuje uspokojenie i wydaje się, że tylko lekki zefirek wieje, tak samo dostrzegamy w tym konflikcie, który rozpoczął się od 1914 roku, podobne zjawiska. I tak militarna część tego okresu rozpoczęta w 1914 roku przyniosła gwałtowny podmuch, który zniszczył miliony istnień ludzkich, który spowodował wiele cierpień i był czasem wielkiej udręki, szczególnie dla narodów chrześcijańskich. Potem zawarto pokój, znany jako pokój wersalski. I drodzy bracia i siostry, wydawało się, że nareszcie przyszło uspokojenie. Ale czy to była prawda? Odpowiadamy, że nie. Walka trwała, choć nie gorąca, ale raczej można by powiedzieć przeistoczona niejako w zimną, na polu dyplomatycznym, politycznym, ekonomicznym, a także w wielkiej mierze społecznym. Równocześnie tu i ówdzie wybuchały gorące konflikty. I tak trwało aż do 1939 roku, kiedy znowu ogromny podmuch huraganowego wiatru rozpętał drugą fazę wojny światowej. I jej rezultaty dotykają do dzisiaj ludzkiego społeczeństwa, a specjalnie narodów chrześcijańskich. To rozpoczął się ten wielki i straszny dzień Boga. I narody były rozgniewane w tym dniu, tak jak 11 rozdział, 15 werset Księgi Objawienia nam to pokazuje, że Bóg rozpoczął wylewanie gniewu swego przez ucisk na chrześcijaństwo, począwszy od 1914 roku, przy czym gniew Boży był wylany na rozgniewane już narody. Możemy zauważyć te słowa 11 rozdziału Księgi Objawienia, 15 werset,
18 werset, przepraszam, gdzie jest napisane: i rozgniewały się narody. I przyszedł gniew Twój. To znaczy na już rozgniewany naród. Przyszedł gniew Twój. I czas umarłych, aby byli sądzeni, i abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom i świętym, i bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię. A więc pierwsza faza tego ucisku to wojna, symboliczny wiatr. Druga faza tego okresu, o którym prorok Sofoniasz nam mówi, to przepowiedziane przez naszego Pana symboliczne trzęsienie ziemi, reprezentujące światową rewolucję. I my jesteśmy przed tą fazą ucisku. A trzecia faza czasu ucisku to anarchia, symboliczny ogień, który wypali ostatni ślad królestwa szatana. I ostatnim elementem tej fazy ucisku będzie druga faza ucisku Jakubowego, która dotknie naród izraelski zgromadzony w Palestynie. I podczas tej fazy drugiej ucisku Jakubowego naród izraelski będzie nawrócony do Jezusa jako do prawdziwego Mesjasza i przyjmie Go zgodnie z proroctwami jako swego Zbawiciela i Pana. Te rzeczy Bóg przepowiedział w swoim Słowie. I do nich odnosi się pierwszy rozdział proroctwa Sofoniaszowego. I opisuje tutaj, a także w innych miejscach Pisma Świętego jest to opisane, jak te rzeczy będą przebiegały. Biblia podaje nam żywy opis tego strasznego czasu ucisku w proroctwach Starego Testamentu. Ale zauważyliśmy, gdy zaczyna się drugi rozdział, to Bóg mówi przez proroka: wejrzyjcie w siebie, o narody. Przez kogo Bóg wydał to poselstwo, pytamy. Bóg wydał to poselstwo przez Kościół Chrystusowy. Kościół Chrystusowy był wówczas narzędziem mówczym Boga, był wyrazicielem naszego Pana do narodów chrześcijaństwa. Kiedy to miało miejsce? Odpowiadamy, że proroctwo malachiaszowe w ostatnich dwóch wersetach odpowiada nam dokładnie na to pytanie. Czwarty rozdział, wersety 5 i 6. Oto ja wam poślę Eliasza proroka. Pierwej, niż przyjdzie on wielki i straszny dzień pański. Po co? W jakim celu? Aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich. Abym przyszedłszy ziemi przekleństwem nie skarał. Pan posłał proroka Eliasza. Eliasz reprezentuje Kościół Chrystusowy. Tutaj, z tej strony zasłony, ogłaszający to poselstwo, w okresie paruzji. I wiemy, że Pan użył swoje specjalne narzędzie. O tym narzędziu słyszeliśmy wczoraj w sympozjum. Onego wiernego i roztropnego sługę brata Rusella, aby to poselstwo ogłosił. I on ogłosił to poselstwo do chrześcijaństwa, do narodów chrześcijańskich. To poselstwo o nadchodzącym czasie ucisku. Poselstwo wzywające do pokuty. To poselstwo określające cel czasu ucisku. Jest bardzo pięknie i bardzo wyraziście nakreślone na przykład w 4. tomie wykładów Pisma Świętego zatytułowanym Walka Armagedonu.
od bracia i siostry. Pan mówił do narodów chrześcijaństwa, wejrzyjcie w siebie. Ale czy narody wejrzały w siebie? Nie. Czy narody usłuchały poselstwa, które Pan ogłosił przez Kościół? Nie. I dlatego było niezbędne i konieczne, aby ten czas ucisku dotknął narody i aby na chrześcijaństwo został wylany gniew pański. Obecnie my, którzy żyjemy w tym dniu, widzimy początek, można by powiedzieć, przepowiedzianych wydarzeń. Dostrzegamy wstęp do militarnej części wielkiej walki Armagedonu. Rozumiemy, że ten Armagedon będzie potężnym trzęsieniem ziemi, które przedstawione jest na przykład w 16 rozdziale Księgi Objawienia, od 16 do 18 wersetu, gdzie mamy napisane: i zgromadził ich na miejsce, które zowią po żydowsku Armagedon. Wtedy wylał siódmy anioł czaszę swoją na powietrze i wyszedł głos wielki z kościoła niebieskiego od stolicy, mówiący: stało się. I stały się głosy i gromy i błyskawice i stało się wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, jako są ludzie na ziemi. Trzęsienia ziemi tak wielkiego. Drodzy bracia i siostry, ten czas ucisku i to wielkie trzęsienie ziemi, ten wielki Armagedon ma zniszczyć obecny porządek teraźniejszego złego świata. On ma zniszczyć wszystkie instytucje teraźniejszego złego świata, polityczne, religijne, finansowe i społeczne. I to nastąpi wskutek tego, że Pan wylewa swój gniew na narody. Oczywiście, tak jak prorok opisuje nam, gniew, nienawiść i walka rodziny ludzkiej w upadłym, zdegradowanym stanie, pogrążonej w samolubstwie, będą straszne i tragiczne w skutkach z ludzkiego punktu widzenia, ale spełnią swój cel, który Bóg przewidział, dozwalając na zło, i będą ostatecznie błogosławieństwem. Ale Pan Jezus w swoim wielkim proroctwie, 24 rozdział Mateusza, 22 werset, mówi nam, że gdyby nie były ukrócone te dni ucisku, to nie byłoby zbawione żadne ciało. Lecz Bóg łaskawie dla wybranych, z powodu wybranych, przez wybranych ukróci tę rzeź i spowoduje, by Królestwo Chrystusowe, które będzie na gruncie prawdy i sprawiedliwości założone, ogarnęło wszystkie narody stopniowo, począwszy od Palestyny, od Ziemi Świętej. W tym kontekście patrzymy na nasz temat. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni na ziemi. Udajmy się do psalmu 27, 8 werset. O Tobie przemyśla serce moje, któryś rzekł: szukajcie twarzy mojej. Przetoż twarzy Twojej, Panie, szukać będę. Pismo Święte w wielu miejscach mówi nam o obliczu Pańskim i o twarzy Pańskiej.
Szukajcie Pana, mówi nasz tekst, wszyscy pokorni. Oczywiście to przede wszystkim oznacza uznanie zwierzchnictwa naszego Pana. Nie można szukać Pana i twarzy Pańskiej bez uznania Jego zwierzchnictwa, że Jehowa jest Bogiem naszym, że Jehowa jest Panem, Stwórcą nieba i ziemi. Nie można szukać Go naprawdę i nikt nie może Go szukać, jeśli nie zrozumie swej niskości i małości, jeśli nie będzie pokorny, jeśli nie będzie uznawał boskiej hierarchii i boskiej kolejności, którą Bóg ustanowił w swoim dziele stworzenia i w swoich zarządzeniach, które dał w Piśmie Świętym. Jest niemożliwy szukać Boga w inny sposób niż tylko w zgodzie z Jego zarządzeniami. Bóg podawał te zarządzenia przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochę tu i trochę ówdzie. I my mamy dzisiaj kompletne Słowo Boże, które jest boskim poselstwem do nas, boskim listem tłumaczonym nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. O tak, Pan ustanowił go, by był wodzem, wodzem naszego zbawienia. Jest niemożliwą rzeczą przybliżyć się do Boga, nie uznając tego, co Bóg ustanowił dla nas, nie uznając boskiego dzieła zbawienia. W jaki sposób te narody mogłyby znaleźć Boga? Przypominamy sobie słowa apostoła Pawła, które wypowiedział, a są one zapisane w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, 27 werset, apostoł przemawia do Ateńczyków zgromadzonych w Areopagu i mówi im, aby szukali Pana. Patrzmy, to poselstwo było ogłaszane przez apostołów. Było ogłoszone do Ateńczyków przez apostoła Pawła. Aby szukali Pana, aby Go namacali i znaleźli. Aczkolwiek od każdego z nas nie jest daleko. Dobrze byłoby, drodzy bracia i siostry, abyśmy uświadomili sobie tę myśl. Tam nie jest daleko od każdego z nas. Czasem wydaje nam się, że jesteśmy tacy mali. A Pan mieszka w plejadach. Wysoko jest Jego tron i miejsce Jego przebywania. Ale przypomnijmy sobie, co Jezus mówi. Gdziekolwiek dwóch lub trzech zgromadzi się w imieniu moim. Ale nie opuśćmy tych słów. W imieniu moim. Tam ja jestem obecny wśród nich. Tak. Pan jest obecny z nami. On nie jest daleko od nas. Pan blisko jest. A więc szukajmy Pana. Co to znaczy szukać Pana? Szukać Pana to znaczy serce i umysł skierować do Niego, by ocenić i przyjąć Jego zbawienne dzieło, które On przygotował dla nas. Drodzy bracia i siostry, Bóg odwrócił się od człowieka. Dlaczego? Dlatego, że człowiek był grzesznikiem. Bóg mówi przez swego proroka, że tył mój oglądają, a nie twarz. Ale Pismo Święte równocześnie mówi, że Bóg okazał swoją zbawienną łaskę
przez Jezusa Chrystusa, że go wystawił jako przewód miłosierdzia, jako ubłagalnię. Proszę, braci i siostry, gdzie byśmy byli dzisiaj, gdyby nie Jezus? Czym byśmy byli? Tylko przez Jezusa Chrystusa możemy szukać twarzy Pańskiej. Co to znaczy szukać twarzy Pańskiej? Co przedstawia w Piśmie Świętym twarz Pańska? Odpowiadamy, że oblicze Pańskie przedstawia nam stan łaski Bożej. A więc, gdy szukamy twarzy Pańskiej, oblicza Pańskiego, to znaczy, że szukamy stanu łaski Bożej, że pragniemy się znaleźć w łasce u Ojca Niebiańskiego. Bóg mówi nam, że w wieku Ewangelii dał ten przywilej, aby niektórzy ujrzeli Go w Jego przymiotach charakteru i w Jego przymiotach istoty. Jak cudownym On jest. On jest Bogiem sprawiedliwości. Brat Mintura nam to pięknie wykazał. Ale zauważmy, drodzy bracia i siostry, że w przybytku nie tylko jedna jedyna płyta ubłagalni się znajdowała. Zauważmy, tam wszystkie cztery boskie przymioty są przedstawione. Lecz podstawą była rzeczywiście płyta. I rzeczywiście cherubiny patrzyły na nią, mając twarze skierowane w dół. To pokazuje, że miłość nigdy nie działa na przekór sprawiedliwości. Ale to pokazuje nam zarazem jedność boskiego charakteru i zwierzchność boskiej miłości. Nawet nad sprawiedliwością, choć ona nigdy na jej przekór nie działa. Dlatego Bóg, który potępił ludzkość przez swą sprawiedliwość i skazał ją na śmierć, był w stanie dzięki miłości ten cudowny plan zlecić, by mądrość opracowała. I ten cudowny plan wieków, w którym upajają się serca nasze, on dał do realizacji mocy. Dlatego wystawił, apostoł nam to mówi, do Rzymian 3 rozdział, 25 być może werset od 24, wystawił naszego Pana jako przewód miłosierdzia, jako ubłagalnię dla nas. Tak, to było w wieku Ewangelii bardzo łaskawe zarządzenie, dzięki któremu wielu ujrzało oblicze Pańskie w Jego przymiotach charakteru i wielu w Jego przymiotach istoty. A co Bóg mówi dalej, gdy apostoł Piotr rozpoczął swoje kazanie w Dniu Zielonych Świątek, to mówi nam w Dziejach Apostolskich 3 rozdział, a 20 werset, że przyjdą czasy ochłody, to znaczy czasy restytucji. Skąd one przyjdą? Od obliczności Pańskiej. Tak, oblicze Boże znowu będzie promieniujące łaską dla rodziny ludzkiej przez Jezusa Chrystusa, który umarł za Adama i w nim za cały ród ludzki. To jest główna myśl Ewangelii. I przez Jezusa Chrystusa rodzina ludzka otrzyma łaskę Bożą ponownie. Jak więc właściwą jest rzeczą, abyśmy szukali oblicza Pańskiego. Co więcej, jest ważne, abyśmy zrozumieli, że od Boga wszystkie rzeczy zależą. Od Boga, bo On sprawuje nasze drogi. Czytamy w 37 psalmie, a 20 bodajże werset, od Pana bywają sprawowane drogi człowieka dobrego, a droga jego podoba mu się. Gdy padnie, nie stłucze się, albowiem Pan trzyma go za rękę jego. Drodzy bracia i siostry, wszystko w naszym życiu zależy od Boga. My nie jesteśmy zależni tylko od siebie. My uznajemy boską opatrzność i uznajemy sposoby, przez które Bóg działa dla naszego najwyższego dobra,
jeśli tylko miłujemy go z całego umysłu, serca, duszy i sił. On jest najwyższy, najdostojniejszy i od niego wszystkie rzeczy nie tylko na naszej ziemi zależą, ale w całym wszechświecie. On jest twórcą swego wielkiego planu i dlatego, drodzy bracia i siostry, my rozumiejąc to, gdy znajdujemy się w obliczu czasu ucisku, musimy go szukać także dlatego, aby on sprawował nasze drogi, aby wyrównywał naszą ścieżkę i aby czynił tę ścieżkę prostą w prawości i w prawdzie. Tak więc szukajmy oblicza Pańskiego. Szukajcie go wszyscy pokorni, mówi nasz tekst. Dlaczego pokorni? Dlatego, że pokora jest tym przymiotem, który pozwala nam widzieć boski porządek rzeczy i boskie ustanowienie. I pozwala nam szanować zwierzchności, które Bóg ustanowił przez swoje mądre zarządzenia. I pozwala nam widzieć w pokorze jedni drugich wyższych nad siebie. Pozwala nam właściwie cenić siebie. Tak jak apostoł Paweł to mówi do Rzymian, 12 rozdział, a 3 werset. A powiadam każdemu, co jest między nami, aby więcej o sobie nie rozumiał, aniżeli potrzeba rozumieć. A on to mówi przez łaskę Bożą, która mu jest dana. Ale aby o sobie rozumiał skromnie, jako komu Bóg udzielił miarę wiary. Uniżajmy się więc pod Chrystusem, mocną ręką Bożą dla nas. I wtedy będziemy mogli właściwie szukać Pana, bo wtedy zauważymy, że On jest na samym szczycie. Wtedy zauważymy, że i Jezus jest pokorny wobec Ojca. I zauważymy, że my wszyscy mamy być pokorni wobec tych sług i tych narzędzi, które są w ręku naszego Pana. I mamy je uznawać, mamy szanować, mamy współdziałać dla naszego dobra. I to jest niezbędne, byśmy oblicze Pańskie mogli znaleźć, bo inaczej ono będzie ukryte przed nami. Nie zobaczymy Jego jasności i nie zobaczymy uśmiechu naszego niebiańskiego Ojca, promieniejącego w naszym życiu. Tak ważna jest ta myśl i tak pragnąłbym, drodzy bracia i siostry, aby ona była wyryta głęboko nie tylko w naszych umysłach, ale także w naszych sercach i w naszym codziennym postępowaniu. Którzy sąd Jego czynicie? Nie będę komentował tej części wersetu z uwagi na czas. Wydaje się, że był dostatecznie oświetlony ten fragment wykładem brata Mintury. Szukajcie sprawiedliwości. To jest następna myśl. I szukajcie pokory. Znowu podkreśla tę myśl prorok. Dlaczego mamy szukać sprawiedliwości w obliczu ucisku? Proszę braci i sióstr, zauważmy, w jakim znaczeniu prorok to mówi. Szukajcie Pana, szukajcie sprawiedliwości i pokory. I co potem następuje? Snać się ukryjecie w dzień zapalczywości Pańskiej. Czyli to ma logiczny związek, prawda, z tym, że być może, jeżeli będziecie szukać oblicza Pańskiego, jeśli będziecie szukać pokory i sprawiedliwości, to być może zachowani będziecie w tym dniu gniewu Pańskiego, gdy on będzie wylany na narody. Proszę braci i sióstr, jaki jest tutaj sens tego? Chcemy powiedzieć, że wszyscy ci, którzy są niesprawiedliwi względem Boga, to znaczy niepobożni, i wszyscy ci, którzy są niesprawiedliwi, nieprawi
w swym postępowaniu wobec bliźnich, gwałcą sprawiedliwość. Powiedzieliśmy, że sprawiedliwość jest podstawą boskiego charakteru, podstawą wszystkich boskich działań, tak jak płyta ubłagalni była podstawą dla cherubinów i światła Szekina. Bóg więc nigdy nie gwałci sprawiedliwości. Bóg pragnie, byśmy byli przypodobani Jemu, Jego obrazowi, który wyrażony został doskonale dla nas w Jezusie Chrystusie, którego Bóg wystawił nam jako wzór. I stąd też dostrzegamy potrzebę praktykowania sprawiedliwości. Ci wszyscy, którzy gwałcą prawa drugich, umysłowo, fizyczne, moralne, religijne, ci wszyscy spotkają się z zapłatą niesprawiedliwości w tym dniu ucisku. Ci, którzy pokrzywdzeni zostali przez ich niesprawiedliwość, gdy przyjdzie rozwiązanie różnych więzów prawa, cywilizacji i dobrych obyczajów, szybko pośpieszą z zemstą i ze straszną odpłatą za doznane krzywdy od tych, którzy ich krzywdzili. I dlatego Pan mówi przez proroka do ludu Pańskiego szczególnie: szukajcie sprawiedliwości. Tak. O nas jako o dzieciach Bożych nie powinno być mówione i nikt nie powinien także myśleć, że jesteśmy w czymś nie w porządku lub że w czymś zawinniśmy komuś lub też, że nasze życie i nasze postępowanie zasługuje na jakąkolwiek naganę. Tam właśnie, jak to o Danielu było powiedziane. Nie możemy w tym Danielu znaleźć nic. On jest czysty jak łza. Żadnej przyczyny nie widzimy przeciwko niemu. Tak powinno się mówić i myśleć o nas. Jeśli coś znajdziemy, to tylko w zakonie Jego Boga. Bo tak, jeśli to będzie zarzut przeciwko nam, to radujmy się z tego, bo będziemy cierpieć dla sprawiedliwości. Jeśli lud Boży byłby uczestnikiem nieprawości, niesprawiedliwości i nieprawe byłoby jego postępowanie, niech nie spodziewa się, że nie otrzyma za to zapłaty. Myślimy, że wszyscy, drodzy bracia i siostry, dobrze rozumieją te fakty, o których tutaj mówimy, jako istotne i bardzo ważne w naszym życiu. Prorok następnie podkreśla pokorę. On mówi: szukajcie pokory. Dlaczego? Jedno odniesienie pokory już określiliśmy. Ale jeszcze trzeba wspomnieć o innym tutaj. Mianowicie pycha jako przeciwieństwo pokory, wszelkie wynoszenie się nad drugich, jest niesprawiedliwością. I niektórzy, mający w swym sercu pychę, czynią tak, że drugimi, niższymi od nich, intelektualnie, fizycznie, w zakresie poziomu bytowania, w zakresie wykształcenia, w zakresie możliwości dostępu do dóbr ziemskich i tak dalej. Gdy spotykają się z takimi, to traktują ich tak dobrotliwie, często jak małe dzieci, które można po główce pogłaskać, ale w istocie myślą sobie: no, to jest dobra odskocznia dla mnie, tak jak stołek, i podbije się obcasem lub spodem buta od głowy tej osoby i pójdę wyżej, na wyższy szczebel i będę tam z góry sobie patrzył na tego biedaka, bo on biedakiem zostanie, niech sobie takim będzie, a ja jestem tutaj po to, abym zajmował wyższe stanowisko, bym był w elicie. Drodzy bracia i siostry,
Pamiętajmy, że są dwa rodzaje pychy. Jest jedna pycha, która spogląda z zazdrością w górę, ale jest także druga pycha, która spogląda z pogardą w dół. Żaden z tych dwóch rodzajów pychy niech nie będzie między nami miał miejsca. Ci, którzy gardzą drugimi, ci, którzy poniżają mnie, ci, którzy nie szanują ich jako bliźnich, za których nasz Pan położył życie swoje w Adamie. On przelał za wszystkich ludzi swoją drogocenną krew. Ta krew jest droga w jego oczach, krew całej rodziny ludzkiej. Ci, którzy tego nie rozumieją, ci, którzy tę pogardę okazują wobec drugich, otrzymają w tym dniu ucisku zapłatę za swą pychę i za swą pogardę. Niech lud Boży nie będzie wśród takich. Niech to nie będzie naszym udziałem, ale bądźmy zawsze tymi, którzy szukają i sprawiedliwości, i pokory. Niech o nas nasi sąsiedzi, nasi bliscy i dalsi krewni, nasi znajomi, nasi koledzy, koleżanki, przyjaciele i inni wiedzą, myślą i mówią, to jest dobry człowiek, to jest sprawiedliwy człowiek, to jest miły człowiek, on szanuje drugich. Gdy przyjdzie chwila, w której życie wasze będzie zagrożone, drodzy bracia i siostry, to tacy powiedzą, nie czyńcie im krzywdy. To są dobrzy i porządni ludzie. Nie mówimy, że wszyscy, którzy tak czynić będą, będą zachowani w czasie ucisku w obecnym życiu. Myślimy raczej, że co się tyczy klasy młodocianych godnych, a mamy wiele dobrych powodów do takiego wnioskowania, to klasa młodocianych godnych zakończy swój bieg. Nie jest wielu młodocianych godnych wśród nas. Myślimy, że wielu już zakończyło swój bieg z tej klasy. Myślimy, że coraz więcej braci i sióstr tej klasy będzie stopniowo kończyć swój bieg. Dlaczego? Dlatego, że klasa młodocianych godnych ma otrzymać lepsze zmartwychwstanie razem ze starożytnymi godnymi. W doskonałości władzy. Dlatego, że zasługa Chrystusowa w sposób próbny przypisana spoczywa na nich. Ta wielka łaska Boża i to wielkie miłosierdzie zbawienne wieku Ewangelii, które okazało się wszystkim w powołaniu wieku Ewangelii, dla celów wieku Ewangelii. Ale myślimy także, że wielu spośród poświęconych obozowników Epifanii, gdy będą stosować te myśli w swoim życiu i gdy będą pamiętać o tym tekście biblijnym, być może będą w czasie ucisku zachowani. Dlaczego tak myślimy? Ponieważ mamy dobry powód biblijny do takiego myślenia. Oto gdy przyjdzie czas, w którym Pan przez wybranych ukróci te dni, to lud Boży, a w większości być może lub w zupełności to poselstwo będzie ogłoszone przez poświęconych obozowników Epifanii, będzie miał przywilej przedstawić ludzkości to, co w 46. psalmie jest napisane. A co tam jest napisane? Zobaczmy. Wersety 9 i 10. Pójdźcie. Oglądajcie sprawy pańskie, jakie spustoszenie uczynił na ziemi przez ten wielki czas ucisku w jego trzech fazach. Który, to znaczy nasz Pan, jako przedstawiciel Ojca Niebiańskiego, a więc Bóg to czyni,
uśmierza wojny aż do kończyn ziemi. Łuk kruszy i oręże łamie, a wozy ogniem pali, mówiąc: uspokójcie się, a wiedzcie, żem ja Bóg. Będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. A więc ucisk nie wyniszczy wszystkich ludzi. Do nich będzie poselstwo skierowane przez lud Boży. Ten lud Boży, który będzie zachowany w tej wielkiej walce Armagedonu, będąc posłuszny głosowi Pańskiemu. Kończymy, drodzy bracia i siostry, ten przedmiot, wracając ponownie do słów proroka. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni na ziemi, którzy sąd Jego czynicie. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, snać się ukryjecie w dzień zawalczywości Pańskiej. Jak piękne są obietnice Słowa Bożego. Jak cudowny jest boski plan wieków. Jak piękne jest Słowo Boże. Jak dobry jest Bóg, który w tym Słowie przemawia do naszych umysłów i serc. Niech Jego święte imię będzie błogosławione przez Jezusa Chrystusa na wieki wieków. Amen.